Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Odyssey. Gry, która zepsuła mój komputer. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to koniecznie zobaczcie. Tam opowiedziałem, co się stało i przy okazji zostawcie tam lajka, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dziś zajmiemy się szukaniem wierzchowca, rumaka Hadesa. I mamy go znaleźć. Wierzchowiec jest w północno-zachodniej części. Jakich łąk? Asfodelowych łąk. Okej. Okay. Pytanie, gdzie to jest? Jest tutaj. Jest to północno-zachodnia część, czyli... Tutaj? Nie wiem. Nie ma tu nigdzie żadnych pytajników, więc najlepiej będzie pójść w kierunku tego znacznika, który jest tam. Ok, no i zobaczymy, czy go znajdziemy. Ale ładne kwiatki i w ogóle wodospady, wszystko ładnie, pięknie. I nagle przychodzi Cassandra i morduje ludzi. Czy nie mogę im nic zrobić? Mogę. A już myślałem. Gini. Musiałem to zrobić. Dobra. W sumie tamto miejsce wygląda idealnie, jakby miał tam być ten koń. Okej. No, wcale nie tak, że połamałem sobie wszystkie kości chyba, jakie miałem w ciele. Nic by się nie stało. Tu coś jest ciekawego i nie wiem, czy to nie jest pomnik przypadkiem. A jak jest to pomnik, to znaczy, że trzeba go zniszczyć. Dobra, zostawię tego jelona. Ciekawe mnie, czy jelona mogę oswoić. Chyba tak, chyba to jest pomnik. Pomniki Persefony. Wiem, widziałem to już 1000 razy. Okej, czy ja mogę do tego pomnika? Mogę, dobra. Mogę bezpiecznie w miarę podejść. Gówno zdążyli zrobić, pomnik się rozsypał. Sprawa załatwiona. Jeden punkt zdolności, to jest mało istotne. Najważniejsze, że osłabiliśmy władzę Persefony. Bo tylko i wyłącznie to jest ważne. No już odpuśćcie, no. Zostaw mnie. A, wierzchowiec. O, dobra, jestem blisko. Czyli miałem rację, że to wygląda, jakby to miało być tutaj. Dobra. Okej, mój komputer znowu dziwnie chodzi. Domyślam się, że przy tej grze zawsze będzie już tak chodzić. W ogóle zobaczmy ustawienia. Chwileczkę. O, grafika, anti-aliasing. Nie, wysoka. Wszystko jest na maksa. Ekran. Pole widzenia, modyfikator rozdzielczości. 80 klatek. Zmieńmy sobie limit na 80 klatek, będzie to... Get away from that beast! Wonder what's wrong with them. Okej. Okay. Czemu to jest na czerwono, jakbym nie mógł to być? Co wam tu przeszkadza, że ja tu jestem? Przecież Persefona mnie tu wysłała, debile. No trudno, trzeba ich wyrzucić. Mam coś pod R. O kurde, ale fajne. To jest jakaś nowa umiejętność chyba. Nie wiem, kiedy ja się tego nauczyłem. Ale jest kozackie. Ja sobie tak naprawdę mogę tym jednym skillem kogoś zabić bez problemu.
Znowu mamy Erkę, ale to może kogoś bardziej obitego. Byśmy sobie wzięli na przykład ciebie. I co, całe życie większe? No, chyba tak. Chyba to zabija zawsze na hita, tak mi się wydaje. Bo i tak 50 level to jest maksymalny level w tej grze, więc... Czyli to był kiedyś maksymalny level w tej grze, wydaje mi się, że podnieśli ten level. Więc domyślam się, że nie powinno być problemu z tym, aby zabić już każdego na hita tym jednym skillem. Na przykład grubego za chwilę sobie zdejmiemy. Nie powinien to być żaden problem. A mnie oko swędzi! O, już myślałem, że to moje życie wynosi zero, a to tylko ten. Całe szczęście. No i pięknie. Zapite. Uuu, jednak przeżył. On końcówka życia została. No, zablokowali mnie, gnoje! Dobra, trójeczka i lecimy dalej. No, było blisko, żeby mnie zabili. Bardzo blisko. Ten gnój mnie irytuje, trzeba go zabić. Przestań mnie gościu irytować. Masz fajną strzałę w czole. Dobra, rozsypał się do piachu. No za dużo was tu jest, panowie, za dużo. I panie, bo tutaj jest pani też. W zasadzie to była. Kolejny, naprawdę? Ilu was tu jest? Nie chce mi się mordować aż tylu ludzi. Tam są jeszcze kolejni. No i się kiedyś skończą. To jest naprawdę chore. Ile ich tu jest? Czy to jest cała armia? Mogę ich stąd podrzucać w zasadzie, bo nie będzie głupie. Leć! No nie, kolejny ten kolos obsrany. Nienawidzę was. To najgorszy rodzaj przeciwnika. A ty leć stąd. Nie. Czemu nie chcieli polecieć? Nie chcieliście polecieć, to teraz zginiecie. Dobra, tam poleciała baba na resztce HP. No spamię tą Erkę, dobrze. Zdychaj. Ale tu jest dużo. Nie no, jak ja zdechnę. O kurde. Tak. Proszę. O tak, dobrze. Ja już myślałem, że umrę. Ale czemu oni mi nie pozwalają tu wejść? Czemu oni mnie atakują? Czemu jest ich tu tak dużo? No naprawdę nie dało się F-ki na niego. No trudno. Na razie jest sam, zanim tak pewnie do niego już idą. Ta, no już idzie, wsparcie. Szkoda. Ginie. A, to ta Erka, ona tak jakby nie przyciąga się od razu. Ja muszę, teraz zauważyłem, że ja muszę podejść do kogoś blisko, żeby tego użyć. Dobrze to wiedzieć, to się na pewno przyda ta wiedza. Ach,
Już, dajcie spokój, panowie. Just die, dokładnie. Po prostu umrzyj. O, ile to się trzeba namęczyć. Serio? Więcej was tu będzie. Zostań się już, proszę. Już mi się nawet nie chce. Nie mogę czwórki użyć, a szkoda. Dobra. Odbita do loła. Ja mam nadzieję, że to już są ostatni. Serio. Ile można? Najgorsze jest to, że oni mnie już dwa razy prawie zabili. Jeszcze gorsze jest to, że może im się udać to trzeci raz i ten trzeci raz może im naprawdę wyjść. Dobra, ale osłabiam w ten sposób władzę Persefone niby. Ale no i tak mi się nie chce. Jakbym miał wymordować wszystkich w pojedynkę, to jest zdecydowanie za długo. Już lepiej niszczyć te pomniki i wszystko. No, już myślałem, że znowu będzie ryzykowna sytuacja. Już sobie wyobrażam przechodzić tą grę no damage. Na jakimś mega trudnym poziomie. Znaczy sobie, no tak, 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 no. Na jakimś mega trudnym poziomie. Jest. Dobrze, tylko on został. Gini. Umrzyj w końcu. Nareszcie, o, w końcu. No ile można? Dostań się do Gaju i odszukaj Orfea. Nie wiem, zobaczmy z góry. No powinno się już zrobić na żółto, już mi się nie chce ich mordować. Zabij kapitana jeszcze, serio? A bo to jest pochodnia, ta. Hypnosa, okej, okay, dobra. Ja rozumiem, że tutaj jest o wiele więcej rzeczy do zrobienia, niż mogło mi się wydawać. Tu jest kapitan. Tu jest to. Tutaj są jeszcze inne rzeczy. No, kółeczko. Tutaj, okej. Okay. Jeszcze zostały skarby do znalezienia, które są... Jeden jest tutaj. A drugi jest tam. Dobra. Ja proponuję, żeby najpierw rozdać sobie levele. Zdolności. Berło. Można ulepszyć, nie wiem, z duszy strażnika, są ukryte. Coś tam, coś tam. Czy ja mogę te bronie zmieniać? Bladego pojęcia nie mam. Ale mogę chyba przełączyć się między tym a tym i zwiększyć sobie szanse na trafienie krytyczne o 0,6%, co jest w zasadzie tyle co nic, ale 2,7 to już jest na pewno więcej niż 2,1. Ok, czy tutaj ktoś jest? Chyba nie. A nie ten przycisk, spacja, nie shift miał być. Dobra, tego tutaj pana kapitana kopiemy sobie stąd. Ten, czy on przeleci przez to? Nie wiem. Nie. Papa! No, teraz zabity. O, jak ja ich nie lubię. Ja jestem taki irytujący ci przeciwnicy tutaj, w tym świecie, że najchętniej w ogóle bym tu nie walczył.
Że zwykli ludzie byli irytujący, bo byli wytrzymali po prostu. A oni jeszcze mi odbierają te punkty, adrenaliny. To jest jeszcze bardziej irytujące. Mógłbyś przestać. I tak wygram, i tak wygram. Jestem graczem i na tym polega ta gra, że to ja wygrywam zawsze. Graczowi nie przystoi przegrywać. Leży ten trup. Dobra, jest pierwszy skarb. Nie ten przycisk. Nie chciałem R, tylko chciałem 4. No, jeszcze jeden pan jest tutaj. A, tamten nie żyje, ten przeżył, okej. Dobra, żaden problem. Możemy zniszczyć tą latarnię w końcu chyba. O kurde. Ich tu może być jeszcze naprawdę wiele. Ciebie czeka to samo. No dobra, nie nauczę się latać, ale po prostu cię zabiję. Ciekawe, czy tamten przeżył. Tak, przeżył. Ale wygląda, jakby się topił. No chodź tu do mnie. I mi się musiał odwrócić, no. Ty też za karę zginiesz. A mogłeś się topić razem z kolegą. Tamten wygląda, jakby nie umiał pływać. No, utonął chyba. Na to wygląda. Przed chwilą jeszcze było oznaczone, a teraz już nie jest oznaczone, więc chyba nie żyje. Zobaczmy sobie lepszy sprzęt. Czy ja mam jakiś sprzęt lepszy? Miecz mam na tragiczny wręcz poziom. Plus 200. 200 obrażeń więcej to dużo. Jakiś nowy hełmik. Niech będzie nowy hełmik. To jest 45 level, tragedia. 37 to troszkę. 126 sporo. Lepszego nie ma. No dobra, no to jesteśmy troszeczkę silniejsi. Ten hełm mi się nie podoba. Ale to mało istotne, co mi się podoba, a co mi się nie podoba. Musimy się skupić na śladach, bo to jest teren badania, więc trzeba tu coś znaleźć. Zobaczmy. Znajdź enigmatyczny ostrakon. To jeszcze nie znalazłem. Okej. Okay. On jest w środku. Jak się dostać do środka, to jest dobre pytanie. Czy dołem, czy górą? Jest pełno trupów wszędzie. Nieźle. A nie, to nie jest w środku, to jest tutaj. Okej, okay, dobra. Myślałem, że jest w środku. Lokacja ukończona. A to jest mało istotne. Bo to jest teren badania. I nie do końca wiem, gdzie mam szukać i co mam znaleźć. Tu jest jeszcze jeden ten kolos. O, ja ich nie lubię, bardzo ich nie lubię. Nawet nie można ich grzecznie sobie zepchnąć. Czego my tu dokładnie szukamy? Może ja mam wejść na dach jednak? Może warto spróbować. Dostań się do Gaju, dostań się, no ale to... No tak jest napisane, dostań się, jakbym miał wejść do środka tej budowli opisowej. No nie wiem, no ale tutaj nie ma gdzie wejść. Więc no ja muszę szukać tutaj na zewnątrz. Zresztą no guide to nie jest wewnętrzny budynek. Tylko to jest jakby gdzieś tutaj, dookoła. A tutaj nic nie widzę. No ale przeszukać przeszukam. Zawsze to jakieś rzeczy. Tego koleżka też. I tego... na 51 level. No, to miałem rację. Tu jest jeszcze jakieś zejście, to zaraz tam zobaczymy, co to jest. Ale spójrzmy jeszcze tutaj.
Bo może tutaj coś będzie. Nie wiem, to wszystko wygląda, jakby miało tu coś być. To są jakieś niby biurka, papiery, coś tam. Nie tak. Nie bardzo wiem, gdzie szukać teraz. Do środka tej konstrukcji raczej nie mogę wejść. Może nie wiem, mam rozmawiać z ludźmi? Nie porozmawiać ze mną, nie? Trudno, teraz to już w ogóle nie będziesz koleżanką rozmowna. No i co ja mam tu znaleźć? Może mam znaleźć coś zwęglonego, nie wiem. Bo jednak to jest jakiś piekielny kąt, nie, to raczej nie, nie zwęglony, no nie wiem. Tu jest to zejście. Tu jest trup do przeszukania. No i tu był ten kapitan, czy dowódca, czy jak mu tam było. To najprędzej chyba w takim miejscu bym coś znalazł. No ale nie wiem. Rozejrzyjmy się z góry jeszcze. Chyba, że on miał coś przy sobie, nie wiem, zobaczmy. To może być też tak, że on miał coś przy sobie, a ja nie wiem tego. Nie, niestety nie miał przy sobie nic. Miałem gdzieś tam z tyłu głowy, że on może mieć jakiś list, jakąś karteczkę czy coś. A tu jednak lipa, nie ma nic. No dobra, wchodzimy z powrotem na górę. Zobaczymy na górze, jak to będzie. Możecie sobie poglądać ładne widoczki. To wcale nie są te widoczki. No, piękne miejsce. A to jest wszędzie teren badania. I kompletnie nie wiem, gdzie dokładnie mam szukać i co mam znaleźć. Możemy szukać jakichś śladów kopyt? No nie wiem. Tylko, że tu nic nie ma, kompletnie nic. Kars raczej mi nie pomoże. Bo ja nie wiem, czy kiedykolwiek robiłem badania z Karosem. Tu jest nic. Tu jest nic, tak, no. Tu nie ma nic. Z tym wazon można rozwalić. Ciągle nic ciekawego. Strasznie duży jest ten teren badania. A może tutaj ci ludzie uciekali stąd? Może tu coś będzie? Są niby jakieś ślady na ziemi, ale... Nie, bo tutaj teren badania już się usuwa. Znaczy usuwa, wyłącza się to. To ten znacznik, ta misja i w ogóle. Więc pytanie, co ja mógłbym tu znaleźć? Wiecie co? Chyba najlepiej będzie, jak zrobię sobie cięcie i poszukam tego sam. A z początku jeszcze może przeczytam treść zadania. Spójrzmy. Mroczny rumach. Persefona dobrze wiedziała, że jeśli Felizjum przebywa nieśmiertelny wierzchowiec Hadesa, małżonek na pewno natrze jej za to uszu. Była jednak pewna, że jeśli Kassandra zdoła odszukać i pozbyć się rumaka, zagrożenie zostanie zażegnane. No i dostań się do tego gaju. Pytanie, gdzie ja mam to znaleźć? Gdzie ja mam to znaleźć i czego mam dokładnie szukać? Ja nie wiem w końcu, czy mam szukać konia, czy nie? Czy mam szukać konia, czy mam szukać czegoś, co może mi wskazywać na miejsce pobytu tego konia, bo... Czy nie ogarniam. Tutaj może na dole bym się rozejrzał. Tutaj była ta latarnia. No nie wiem. Tutaj są te dywaniki. To jest pan kolega, którego nie chcę wkurzać. No ale wątpię, że dawaliby to przy głównym skarbie w tym miejscu. To można zniszczyć. Minus 5 do władzy Persefony. Zawsze to coś. Na pewno wygodniej niż zabić kogoś. Zniszczyć takie coś.
Pytanie, gdzie ja mogę to znaleźć? Tutaj też jest teren badany, nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Okej, dobra, widzę. Patrzcie to, tam jest dziura. Myślę, że mogę tam wejść do środka tej budowli jednak i coś w niej znaleźć. No chwyć się tutaj tego. Dobra, wejdź na samą górę na razie. O, dobra. Tędy możesz przejść i tutaj mamy otwarte okno. Okej, w końcu. Pytanie, czy będą tu jacyś przeciwnicy kolejni, oby nie. Jest koń. Świetnie. Jakiś dziadek siedzi. Don't come any closer. You're all scaring my horse. He's just a gentle creature. Have you seen your horse? The others ran away screaming. Leave it to a blind man to see what's right in front of him. Of course I haven't seen it. I'm sorry. These are hard times. I'm afraid I won't make them any easier. I have to take that horse from you. You can't! First Persephone takes my sight, and then you take Orphe? Our friendship was instant. I heard the neigh of a fierce horse. I approached him, unafraid. And he licked my palm. Did you say Persephone blinded you? She had one of her godly soldiers fry me with fire. It was punishment for telling others what I thought of this paradise, and somehow it got back to her. Said I didn't deserve to see the beauty she created. She's not supposed to be in Elysium. Are any of us in a realm that boasts perfection but shows only deceit? Have pity. Let him stay with me. Little do you know that this is Hades's horse. It's going back to him. I don't care. I would risk even Hades' punishment for Orphe. Mark my words, I won't forget this. Okay. Mamy konia. Fajnie. Whoa, boy! Don't tell Phobos, but... You are one impressive beast. I need to take this horse either to Adonis or to the stable boy. To choose. Oczywiście, że do naszego. Pytanie do którego. Strasznie głośno ten mój komp chodzi znowu. Mroczny rumak. Ujeżdżasz na łąkach w wieżę Minosa. No, oczywiście, że do wiary Minosa. Czyli tutaj. Off we go now. Okej. Okay. Oczywiście nie oddamy tego konia Persefonie. Oj, nie, nie. Nie ma takiej opcji. Nie wiem, czy ten koń do czegokolwiek nam się przyda, ale w ogóle wydaje mi się być szybszy od Phobosa. W sensie nie tutaj, ale tam mi się wydawał być szybszy. Nie wiem, może po prostu dlatego, że on tak od razu tam zaczął biec. A w miejscach, gdzie są ludzie, nie można zbyt szybko jeździć konno. Nie wiem. Może mi się tylko wydaje i Phobos też biegłby tam z taką samą prędkością. Nie wiem, nieważne, mało istotne. Po prostu tam pójdźmy, oddajmy tego konia i zakończmy misję. I tak zbyt długo to trwało. Ja powinienem tam wejść, wziąć tego konia, wrócić i 10 minut i do widzenia. A nie tyle, ile tu siedzę. Nie wiem, ile tu siedzę, bo siedzę tu długo. Myślę, że z pół godzinki odcinka będzie. Ale i tak miałem zamiar wczoraj nagrywać w nocy, gdyby nie to, że nam się z Krzysiem przedłużyły nagrywki, to i tak nagrałbym jakieś dłuższe odcinki, i tak bym nagrał. Okej, okay. Dziwna ścinka. I thought Adonis could make good use of this horse. Will you make sure it gets to him? This horse? So long as it doesn't trouble me, I'll take it to him on your behalf. Okej.
Czy zniszczenie tego odebrało władzę Persefonie? Chyba nie. Wróć do Persefony, okej. Obóz śmiertelników. No nie wiedziałem, że jest takie miejsce w ogóle. Serce Elysium. Pytanie, czy ja miałem iść do Serca Elysium, czy miałem iść do innego miejsca? Teraz wydaje mi się, że mi się pomyliło. Chwila. Dokładnie tak, pomyliło mi się. A mi irytuje ten komputer, normalnie brzmi jak jakaś wiertarka. Ja mam nadzieję, że wy tego nie słyszycie. Nie powinniście tego słyszeć, ale ręki sobie uciąć niestety nie mogę dać. Mój biedny komputer. Nie wiem, co mu się stało, a to chyba chłodzenie wodne tak głośno pracuje. Wiatrak od chłodzenia wodnego. No ale póki działa, to najważniejsze, nie? No, dawaj, loading. Loading powiedziałem, dawaj. Szybciej, bo usnę tu. Nie, serio, zmęczony jestem. Nagrałem już 2 odcinki z Minecrafta. To jest tylko 0,5 godziny. To już jest tylko godzina nagrywania łącznie. Ja nie wiem, czym ja się zmęczyłem. Jeszcze streama dzisiaj zrobię. W końcu trzeba, bo ostatnio już chyba z 6 streama nie ma. Więc wypadałoby ruszyć to leniwe dupsko. No dalej. Proszę cię, ruszaj się. Co z tym loadingiem znowu? Żeby nie było, że znowu mi się kom zepsuje. No, dobrze. A ten loading był długi. What the fuck w ogóle? Teraz tyle samo loadingu do cutscenki, nie? Oby nie. Proszę. Proszę. Komputerku, no. Bądź tak łaskaw i nie robić takich rzeczy. God knows, I take it. I know Hades will be missing his beast. Everything's taken care of. I'll have one of my generals check up with my stable boy. I hope the creature didn't scare him too much. Not at all. Rest assured. Better pay that stable boy a visit to cover my tracks. Okay. Jeszcze coś do zrobienia. No dobrze zatem. Nie wiem, czy na pewno chcę jeszcze dzisiaj coś robić. Nie wiem, dobra, zróbmy to. Why not? I tak wczoraj chciałem nagrywać w nocy jakieś długie odcinki, tak. Miałem w głowie, że sobie posiedzę, nie wiem, do tej pierwszej coś. I sobie tak nagram z 2 odcinki po, nie wiem, 50 minut. Więc wykonam może chociaż część z tego wczorajszego planu. I może nie będę siedział w nocy, ale będę siedział teraz. I po prostu zajmę się tym, czym miałem się zająć wczoraj. Więc robię to po prostu teraz. Oj, chmura. Jak u nas pod szkołą na palarni. Nie no, teraz już tak nie ma. Na ten jak chodziłem do zwykłej szkoły, jeszcze zawodówki, to tam o, taka chmura była, że to nic. (Grym) 60 metrów. Jakiś rydwan. Skidos. I ponownie godzinny loading do cutscenki. Proszę cię, gro, nie rób mi takich rzeczy. No proszę. Tak ładnie cię proszę, no działaj. You must be the jockey of Artemision. Nice horses. I keep them clean and pretty, just like Elysium. I tended horses in my old life too. Then you're just the boy I need to talk to. I have a favor to ask. What favor?
If Persephone or any of her people ask, I need you to tell them that I brought a big, scary horse to you. A scary horse? We don't have those here. Then you'll have to pretend. There is drachmi for you if you do. You're silly. We don't need drachmi in Elysium. You're sure you're from around here? Of course, I knew that. No matter what, you need to do what I say. Why do you want me to lie? Because if you don't, I'll make sure all of your horses get out of their pens and run away to Tartarus. Understand? Tell them I was here. Fine. Just leave my horses alone. No i super. A wezmę sobie tego konia. Tym Fobosem i tak już bardzo długo gramy. Niech będzie nowy kucyk. Czy kucyk i ten, to są dwie inne rzeczy, ale dobra. Nieważne, mało istotne. Dobra, tak czy inaczej tutaj sobie zakończymy. Ja mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.